Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o aplikacji GoToStop, czyli aktualizacji do aplikacji Scheduler Poland. Może nie aktualizacji, ponieważ jest to całkowicie nowa aplikacja i wygląda ona mniej więcej w ten sposób. Zmienił się tak naprawdę interfejs. Cała reszta pozostaje bez zmian. Mimo to interfejs, który teraz widzicie, jest naprawdę dużo bardziej przejrzysty i dużo bardziej przyjazny, jeżeli chodzi o użytkowanie aplikacji. Każdy, kto miał wykupiony dostęp premium w Scheduler Poland, może mieć również ten dostęp oczywiście w GoToStop. Wystarczy się zalogować w ustawieniach i automatycznie oczywiście, jak widzicie, abonament, tylko mam wyłączony teraz internet, jest to abonament free, czyli tak samo jak w Scheduler Poland, oraz premium. Jeżeli mieliście wykupiony premium, bez problemu, wpisując tutaj hasło, dostaniecie również dostęp premium do aplikacji GoToStop. Jak widzicie, aplikacja naprawdę jest bardzo fajna. Co najważniejsze, jeżdżąc tak naprawdę codziennie autobusami, mogę powiedzieć, że działa super. Bazy są bardzo często aktualizowane. Możemy ustawić sobie przypomnienia, możemy odwrócić drogę, możemy ustawić sobie przejazd z jednego miejsca do drugiego z przesiadkami na przykład, jeżeli chcemy. Możemy ustawić czas tej przesiadki. Także słuchajcie, ja Wam serdecznie polecam. Możemy troszeczkę wesprzeć naszego dewelopera polskiego. Aplikacja GoToStop, czyli to jakby aktualizacja poprzez zrobienie nowej aplikacji Scheduler Poland. Jeżeli jeździcie autobusami, poruszacie się komunikacją miejską, to GoToStop jest to program naprawdę godny polecenia i myślę, że każdy, kto porusza się autobusami, ten programik powinien posiadać. To był program GoToStop. Dzięki za oglądnięcie tego filmu. I słuchajcie, zapraszam Was do kolejnych, bo na pewno takowe się pojawią. Jeszcze raz dzięki za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się. Na razie.